Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym piątym odcinku Akty II Zmrok Zabójczy Zmierzch. Rozpoczynamy. To trzeba będzie uważać, moi drodzy, na... O kurde, snajper. Z dwóch stron mnie jadą. Cholera. To przeładowywanie to jest... troszkę... ciężka sprawa. Take the stairs. Dobra, zbadajmy chatkę, w której oczywiście nic nie ma, szkoda. Okej, nasz przyjaciel chyba padł. Kurde, pieczone. Trzech idzie? Następny. Let's go! Ruszamy, ruszamy. Tutaj musimy przestawić tą dźwignię. W ten sposób się przeprawiamy na drugą stronę. Może i być. Musimy tylko uważać, żeby nie oberwać, bo jesteśmy wystawieni jak kaczka. O, patrzcie. Nastał rok. I teraz musimy uważać na te nietoperze. Nie wiem, czy to są nietoperze, czy co. Ale tytuł jest świetny, naprawdę. Kurde, następny. Dwóch. Mogę być oczywiście użyć granatu, ale... A mój co się kończy, cholera. Tu jesteśmy bezpieczni, bo mamy światło. Sztuk amunicji. Kurde, pieczone. Czym ja będę strzelał? Gdzie się to? Zeżarły go do cna. Anya, we crossed the river. Checkpoint 1 should be straight ahead. How's it going, Baird? Oh, it's bullshit. Somebody here figured out that Cole played thrash ball. Now it's all, oh, Coltrane, tell us all about that play again. And, hey, number 83, sign my shirt. Where the hell are you guys? We're working on it. Sit tight. Niestety nie możemy opuszczać światła. Musimy się trzymać tutaj blisko, bo inaczej zaraz oberwiemy. Do tego stopnia, że będę musiał wczytać checkpointa. No właśnie. To się stanie z nami, jeżeli zostaniemy w cieniu. Frank, Santiago. Hey, it's dark now, so you better watch it, man. The krill are probably out by now. To są kryle. They are.
and they just killed the guys at checkpoint one. So. Shit. All right, yo, Santiago, man. That means they're coming this way. Johnson, check the lights. Yo, man, you better keep moving. Checkpoint two is up ahead. Do 3-2 posterunku. Czekajcie, ja sobie zamienię to na... I'll take those. To nie jest karabin snajperski. Ej, co to się stało? Moment. Aha, 2 jest pod snajperką, a to mamy karabin, dobra. O ja pierdziele. Sporo tego. Trzymamy się światła. Znaczy nie, w budynku jak jesteśmy, to możemy chodzić po ciemnych zaułkach, natomiast na zewnątrz nie już. Szkoda, że ta gra jest taka bardzo, bardzo liniowa. Musimy sobie tutaj zapalać. Musimy uważać. Szarańcza atakuje. Aha, bo tu też można szybkie... Może szybkie ładowanie. Chciał rzucić nas granatem. Shoot every propane tank you see from now on. We need the light. People out here aren't gonna like that, Marcus. They use that shit. It's either that or they kill us. So we're doing it. Marcus. Sprawa jest prosta, ale. Okay, tutaj był naszyjnik. Ja już ten poziom wcześniej przechodziłem, ale powtarzamy, bo nam nie poszło najlepiej. Cholera jasna. No nie możemy nigdzie wychodzić poza obszar. Jak oni wyjdą, to zostaną po łbie chyba. A, mam snajperkę przecież. No trafiłem, nie ten przycisk co trzeba. Nie ma co się śpieszyć, bo przez pośpiech tylko człowiek błędy robi. Ja pierdzielę. O kurczę, widzicie. Wszedłem dosłownie tutaj i już nie dopadły. No to nie trzeba wiele. Tu mamy kolejny. To wam powiem, trudniejsze niż sama walka z szarańczą. Unikanie tych ciemnych zaułków. Trzeba biec, bo... Tam już nie pójdziemy, bo bym zginął. Więc tak to wygląda. O, trzeba przyznać, że długa się na ta lokacja. Kurde! O kurde, wystraszyłem się teraz.
okay? Shit, yeah, baby, we got to hook up. They giving us a big-ass dinner. We are going to get dysentery from this shit. Bear's having a hard time adjusting, you know. Tell Bear to shut up and eat. We'll be back soon. Copy that. Coley Bart zostali. Na kolację, a my musimy tutaj niestety... Bella. Shit, co to było? Dobra, kurde, pieczone to jest. To samo. Ja pierdziolę, to przesrane. Idziemy do przodu, bo kurde, tamto gdzie się pojawiają w nieskończoność. Te kurczybyki biegają za nami. No, już ta gra jest dosyć trudna, kurde, gramy na normalnym poziomie. Ale jest kuźwa mega ciężko. Albo się starzeje, grać nie potrafi. Obstawiam, że to drugie. Masakra. Z tym przeładowaniem jest troszeczkę utrudniona sprawa. Nie jest tak pewno jak w każdych większości produkcjach, że cyk, cyk i przeładowane. No pokaż się, chłop, taśku. Jeszcze chwilę dojdę do perfekcji. Czekajcie, bo tu mamy most, to możemy sobie chyba chodzić bezpiecznie. To, że chyba teraz już nie ma czegoś takiego jak podpowiedzi z tymi nieśmiertelnikami. No tam nie pójdziemy, to jak? Już na pewno tam nic nie ma. Strasznie liniowa ta gra jest, kurczę. Shit.
Headshot. Kurde, nie tak. Jak to mogłem spartolić? No kurde, nasz pad? Control, where to? Take the alley to the left of your location. Pitch black, no way we can get through. Czekajcie, bo tutaj coś mam. Aha, moment. Tam nie przejdziemy. Ciemno jest. Aha. Wszystko się wyjaśniło. Man is cold. Bears in the toilet. Listen, these boys are getting serious. They're bringing out the big guns. Something's about to go down for sure. Pick you up as soon as we can. Yeah, I think you better. Cool out. Call it, Bert. Delta, this is Control. We're seeing hostiles on our radar, near Delta 2's position. Copy that. Are they aware? Affirmative. They're taking defensive action. Copy that. Delta out. Dobra. No i to taka ciekawostka, że jak kończymy tą grę, oczywiście też będę chciał nagrać Gears of War 4. Przed zbliżającą się premierą Gears 5. Oczywiście nie wszystko na raz. Okej, punkt kontrolny mamy, dobra. To mnie chyba wezmą tą broń, bo to jest... Szkoda, że tylko możemy raz strzelić z snajperki. Co tam tyle tych... tego mięsa armatniego? No ja chyba z sześciu. Musimy biec, inaczej tutaj bez szans, żeby przejść. Był taki długi poziom, 20 minut gramy. W końcu jakiś dłuższy poziom, bo tak generalnie był do tej pory, że do 10 minut spędzaliśmy czas na jeden materiał, na jeden, kurde, rozdział.
A tutaj mamy most, dobra. Aha, ja sobie poświetlę też i tak. Na wszelki wypadek. Shit, now what? It's dark everywhere. Stay here. I'll go inside and move that light. Okej, to mamy światło. Aha, ja muszę tu przestawić. Oho, mamy nieśmiertelnika. Dobra, musimy tam jakoś to światło ustawić. Baird, give me an update. We've got Locust, and looks like Krill are on their way. Can you hold position? For now, but you guys are welcome to come back. Anytime, you know? Copy that. Phoenix out. Czekajcie, bo tu mamy... Tu nie wyjdziemy. Musimy to światło najpierw ustawić. Najpierw ustawiłem w ten sposób to światło, żeby móc zdobyć ten śmiertelnik, a później... O kurde. Daleka droga tutaj, cholera jest. Ja cię pierdzielę, ale korytarze. Jemu pomożemy, a później mam nadzieję, że uda się nam to... Możemy później włączyć światła, nie wiem. Zapali pewnie te lampki tutaj, dobra. Wszystko gra. A my sobie jeszcze tutaj ustawimy to. Bo ja muszę zabrać ten naszyjnik. Jeden naszyjnik przeoczyłem w pierwszym akcie. Tędy nie przejdziemy, ale... Tędy już tak. Na 22. Jeden przeoczyłem, być może tutaj w drugim akcie też coś przeoczyłem, nie wiem. Ale sobie fajny pomysł, to mi się podobało. Od czasu do czasu coś wykonujemy, jakieś różne ciekawe rzeczy. Nie tylko strzelamy i idziemy do przodu. Trochę ciemno. Idziemy. O. Zżerają mnie. Jaki zys. Patrzcie. Jak mogło to nie wsiąść? To blisko podeszli, trzeba walczyć. You're blocking my shot. Shit, finally. Baird,
It's Marcus. Come in. Over. Baird. Cholera. We need to get back there. Wrócić tam musimy? Nie myślę, że całą mapę naokoło musimy wracać. Nie, no niemożliwe. Sobie coś pod... rozświetlimy. Co się da. Dobrze, że te krille atakują każdego, nie tylko nas. Szarańczy też. Ja pierdziele. Dobra, wtedy się nie da przejść, to którędy ja to mam przejść? Tu jest jakieś zapalenia jeszcze? Zobaczmy z poziomu okna, może tu jest jeszcze butla gdzieś. Dupa, nie ma żadnej... A, tu możemy przejść. Nie. Człowiek się uczy całe życie na błędach. Ej, długa się ten poziom w cholera. Ja pierdziel. Kurde, mi się wystraszył. Czekajcie, bo tutaj nic nie możemy zapalić. No niedobrze. Nie wiem, czy ja tam dobiegnę, cholera. W budynku też nie wyjdziemy. Shit. On nie dobiegł. Dobra, chyba koniec. Chyba koniec. Hey, you state your name. Ha! Look at them fool-ass faces. Franklin sent us. Yeah, well, no shit. I know what you're doing here, damn it. We're looking for Chap's gas station. Oh, yeah? Well, good luck. Ain't no lights between here and there. I guess your ass is doomed, huh? Oh, you think so? Yeah, whatever. Go in the house. I'll run the lights. Jack, stay here and open a comm link with this guy. Oh, yeah, okay. I'll talk to your trash can here. You guys can count on me. Don't screw up. Hey, man. I screw up. I'll never see your ass again, because you'll be dead. I'm gonna kill this guy.